Siemka, kochani, witam was w nowym vlogu. Ja obecnie jestem w Warszawie. Seple nie do was, bo odkąd ściągnęłam aparat, noszę retencję. Właśnie lecę się zbierać, pomalować, wziąć szybki prysznic wcześniej, a później biegniemy na śniadanko. Śpimy w hotelu Moxim na pracę i podobno obok jest jakaś super kawiarnia Waszyngton ze smacznymi śniadaniami, smacznymi deserami, pyszną kawką, więc idziemy sprawdzić. Jestem gotowa, niestety pogoda się mocno zepsuła. Jechaliśmy wczoraj do Warszawy, to było pięknie, słonecznie. Ostatnie w ogóle 3 dni na Śląsku i tutaj w Warszawie też było pięknie. No a niestety od dzisiaj jest bardzo deszczowo, wietrznie, więc oczywiście długie spodnie, kurteczka, szalik. No i jestem gotowa. Lecimy na śniadanko. Na śniadaniu widzimy się z Kinią Sawczuk i słuchajcie, mam dla Kingi bluzkę, którą pożyczyłam od niej w wakacje. Pamiętasz, jak byliśmy, nagrywaliśmy ten teledysk? No, ja wtedy pożyczyłam od Kingi bluzkę i potem do niej pisałam, czyli odesłać, no bo nie planowałam być w Warszawie, ale Kinga mówi spoko, przy następnym spotkaniu, to nie jest pilne, to jest taka bluzka wakacyjna. Widziałyśmy się od tego czasu spokojnie, z 3, może nawet 4 razy, a ja dopiero przypomniałam sobie o tym wczoraj przed wyjazdem, ale już ją dla niej zabrałam i dzisiaj jej oddam. Będzie mogła wykorzystać na wakacje, zbliżają się ciepłe dni, więc może akurat strzeliłam się w ten sezon. Mamy, słuchajcie, w ogóle nowego Instaxa, 11. Wcześniej mieliśmy 10? Albo 9? Nie. 10 mieliśmy, nie? A teraz mamy 11. No i słuchajcie, mamy w ogóle problem z nim, bo uruchomiliśmy na ostatnim wyjeździe właśnie tą 11 i prześwietla nam zdjęcia. Mimo że powinna niby sama ustalać te tryby i dostosowywać do pogody, no to właśnie prześwietla nam zdjęcia. Także jak ktoś z was ma tą 11 i może ma jakiś tip, wie co się dzieje, to możecie dawać mi znać. Tak wygląda ta kawiarnia tutaj, ten budynek cały przeszklony, oświetlony i jest po prostu wokół zwykłego osiedla, wokół bloków. Jesteśmy po śniadanku, powiem wam, że naprawdę było smacznie. Kacper mówił, że jego jajecznica z szczypiorkiem, z boczkiem, z taką brioszką, mega. I z wasabi, aha. Pycha, ja wzięłam sobie krok madam, był pyszny i na spółę z Kacprem wzięliśmy jeszcze naleśniki z owocami i one były takie dla mnie 6 na 10, a ty jak oceniasz? To samo, 6 no, na 10. 6 na 10, ale tak to fajna miejscówka, w ogóle fajny taki klimat. A teraz słuchajcie, wczoraj Ewa poleciła mi Annopol Faktory, sklep w Warszawie, który podobno jest takim outletem, gdzie jest sporo sklepów sportowych, a ja szukam, jak wiecie, kombinezonu na narty i miałam już taki plan, że kupię sobie po prostu na koniec sezonu, jak będą wyprzedaże i mam nadzieję, że coś dzisiaj tam upoluje, także jadę, zabieram was ze sobą i będę z wami przymierzać. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek znajdę, mam nadzieję, że tak. A pogoda się poprawiła. Ja narzekałam, że jest deszcz, a teraz jest całkiem okej, całkiem ładnie. Jestem, słuchajcie, w Forefie i znalazłam tutaj super spodnie, które na pewno biorę. To jest rozmiar XS, piękny kolor, bardzo fajną koszulkę pod spód i chciałam do tego czarną kurtkę, ale niestety jest tylko M-ka z tych, które mi się podobają i zastanawiam się, czy ją brać. Chyba jest trochę na mnie za długa, sama nie wiem. Wychodzę ze sklepu, słuchajcie, koniec końców wzięłam sobie te spodnie różowe, wzięłam sobie ten różowy polarek, ale jeśli chodzi o kurtkę, nie wzięłam jej jednak, była trochę na mnie za duża, pobiegałam jeszcze po pozostałych sklepach, ale w sumie nie było nic ciekawego, a uważałam, że najlepiej będzie pasowała czarna kurtka do tych spodni, więc wracam z spodniami. Prosto z tego sklepu przyjechaliśmy sobie do kawiarni, obok hotelu jest taka fajna kawiarnia klimatyczna, zamówiłam sobie herbatkę z pomarańczą i troszkę sobie tutaj popracujemy. Fajny klimat naprawdę, nawet nie ma ludzi, więc można się skupić, wyciszyć. Mam też razie czego słuchawki, dostałam je na prezent od Kacpra, chyba wam mówiłam i powiem wam, że jestem na maksy zadowolona z nich. Super sprawa, naprawdę. Przyszła do mnie moja beza, wygląda super, z jakimś nadzieniem pistacjowym. Tutaj jest moja herbatka i Kacper zamówił kawę czarną i taki deser z mango i z chia.
Kasper został jeszcze podpisywać na maile, bo ma trochę więcej pracy, a ja wracam teraz do pokoju, ponieważ idę wysłać materiał do Kuby, do mojego montażysty, ponieważ nagrywałam dla Was vloga z całego demontażu aparatu. Najprawdopodobniej jest już na kanale, jak oglądacie tego vloga, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam na kanał. Przychodzą alerty, że będzie podobno jakoś mega wiało, mega zawieruchy, wiatry i coś już troszkę czuć. Słońce pozachodziło, pada deszcz, kropi, no i zaczyna wiać. Jadę już do pokoju, bo hotel mam praktycznie vis-a-vis. Praktycznie vis-a-vis tej kawiarni, ale w ogóle wiele z Was pyta mnie, czemu ja nie mieszkam w Warszawie? Dlaczego ja mieszkam dalej w Zembrowie, bo tak często muszę być w Warszawie, czy mi to nie przeszkadza? I powiem Wam, że u mnie to jest tak, że ja ogólnie lubię Warszawę, ale lubię tutaj być raz na jakiś czas, na 2-3 dni. Nie byłabym chyba w stanie mieszkać tutaj na co dzień, mimo że mam tutaj masę znajomych, którzy pracują w tej samej branży i mamy wiele wspólnych tematów i dobrze się dogadujemy, to mimo wszystko lubię po takim wyjeździe do Warszawy wrócić do siebie, do Dąbrowy i żyć sobie ciut spokojniej i ciut inaczej niż jednak żyje się w Warszawie. Mimo że żyjemy intensywnie i mamy na co dzień dużo obowiązków, bo jednak wiadomo, że jest dużo pracy u nas, to jednak jakoś tak Dąbrowa to Dąbrowa, ja się tam wychowałam, mam tam rodzinę i jest mi po prostu tam dobrze i na razie nie planujemy totalnie Warszawy. A opowiadam o tym, bo naprawdę wiele z Was zadaje mi to pytanie, kiedy widzicie, że ja na przykład raz w tygodniu, dwa razy, trzy razy w miesiącu jestem w Warszawie, to właśnie pytacie, czemu w koniec końców nie przeprowadziłam się do Warszawy. Dlatego, ale też są inne powody, typu na przykład ceny mieszkań, ceny magazynów, ceny biur. Jak wiecie, no oprócz tego, że wynajmujemy mieszkanie, mamy też wynajęte biuro. Dla mnie do nagrań, bardziej studio, a oprócz tego mamy wynajęty magazyn na Flowy oraz na Wowko, więc no jednak w Dąbrowie jest taniej niż w Warszawie, jeśli chodzi o mieszkania czy właśnie lokale biurowe. Jeszcze Wam tutaj nie mówiłam, ale słuchajcie, z okazji walentynek Kasper zrobił mi niespodziankę. Od jakiegoś czasu stwierdziliśmy, że jak mamy jakieś takie wspólne okazje, rocznice i tak dalej, czy właśnie walentynki, to zamiast takich prezentów materialnych, czy jakiejś biżuterii, czy jakichś ubrań, czy czegokolwiek takiego, wolimy sobie gdzieś razem po prostu pojechać. Wykupić sobie nocleg, dwa w jakimś miejscu i spędzić ten czas razem. To jest po prostu dla nas fajniejsze i bardziej nas to cieszy niż tego typu, niż inne materialne jakieś takie prezenty. No i na walentynki w tym roku w sumie miałam plan kupić Kasperowi perfumy, ale Kasper wymyślił, że jedziemy, że znajdziemy po prostu weekend i jedziemy sobie po walentynkach na taki mały relaks, wyjazd walentynkowy. Wyjeżdżając z Warszawy nie jedziemy w dół Polski do nas, tylko jedziemy w górę i w kierunku Mazur. Znaleźliśmy na stronce Slow Hop, może ją kojarzycie, to jest taka stronka, gdzie są takie różnego rodzaju obiekty na odludziu, gdzie po prostu jest tak slow, wiecie, że można wypocząć. Znaleźliśmy domek, w okolicy praktycznie nie ma nic, jest zalew, jest las, są pola, jest jakaś agroturystyka, ale jest, myślę, że jest to idealne miejsce na właśnie takie odpoczęcie, taki dwudniowy reset, także jutro po śniadaniu wyjeżdżamy z Warszawy i kierujemy się już prosto tam. Ale teraz lecimy na kolację razem z Asią i z Antonim. Z Asią, którą poznaliście na moim ostatnim vlogu z babskiego wyjazdu. I co? No i lecimy razem na kolację. Ja tylko zmieniam sobie golfik na taki ciut elegancki golfik. Prążkowany, biały. No i jedziemy. Spotykamy się w restauracji, w której byliśmy 2 lata temu. Pierwszy raz tam próbowałam ostryk. Mi nie podeszły, ale Kasprowi nie smakowały, więc może dzisiaj akurat też się na nie skusi. No i przebrałam się w ten biały golfik, nie wiem teraz sama, w którym kolorze mi bardziej do twarzy, ale wydaje mi się, że ten jest taki ciut, można powiedzieć, no elegantszy, jeśli golf można nazwać eleganckim ubraniem. Czeka na mnie już w samochodzie na parkingu, więc idę na parking, w ogóle zobaczcie jaka fajna droga na parking, cała oświetlona LEDami, ale w międzyczasie uzgadniam z moimi dziewczynami, no z Dąbrowy, z mojej miejscowości albo z Katowic,
po prostu z moimi dziewczynami, czy ze studiów, czy jeszcze z liceum. Spotkanko, babskie takie spotkanie wieczorne. Już raz się właśnie tak widziałyśmy w takim gronie 6 dziewczyn. I bardzo nam się to spodobało i stwierdziłyśmy, że musimy sobie powtórzyć to w tym samym gronie. No i właśnie stwierdziłam, że zaproszę dziewczyny znowu do siebie w okolicach Dnia Kobiet. I super, cieszę się już teraz na nasze kolejne spotkania. Weszłam już do Kacpra, tego byka, który oczywiście czeka już w samochodzie na mnie. Pokazuje mi tutaj właśnie, że znalazł jakiś obiekt. Toskania, tak? Toskania, no. I proponuje mi tutaj majówkę w takim miłym miejscu. No pewnie. Tam będzie cieplutko w sumie w maju już, nie? Pizza, ładnie. Pizza, wino. To jest jakby z łazienką, czy jak to wygląda? Po co ci łazienka? No! Jest jacuzzi. No tak, można się umyć w łaźni, czy tam jacuzzi. Dokładnie. Fajne, ładnie. Ale co, jedziemy? Mamy jeszcze czas? Mamy 15 minut. No nie, no do Asi, do niego. Myślę, że już tak. Jedźmy. Większość dziewczyn już mi napisała i potwierdziła, że pasuje im termin, że się widzimy. Odnośnie naszego spotkania z dziewczynami. Karolina tylko napisała, że ona na drugi dzień ma uczelnię, więc ona musi grzeczniej niż ostatnio. Ale śmiałam się, właśnie pisałam Karolinie, że jak tylko uczelnia, jak tylko zajęcia, to dam luz, gorzej jak miała jakiś egzamin. Na zajęcie zawsze może ubrać okulary przeciwsłoneczne i nic nie będzie widać, że jest niewyspana. A Asia jako starsza koleżanka poleciła nie siadać w pierwszej ławce, żeby też nie było czuć. Także dziewczyny już mają plan, ale śmiejemy się ostatnio, w ostatniej imprezie same byłyśmy w szoku, jak już dziewczyny wychodziły, ej! Jak już się, że tak powiem, rozstawałyśmy, to razem spojrzałyśmy wszystkie na blat i policzyłyśmy, ile butelek wina zniknęło, to nawet nie wiedziałyśmy kiedy, dlatego może kolejnym razem, co? Wszystkie z domu, które były. No, ale dziewczyny poprzynosiły Kacper jeszcze. No, plus jeszcze to, co przyniosły. No, tak, także bardzo miło nam się działo i po pierwsze czas nam mega szybko zleciał, a po drugie, no, winko nam się szybko skończyło. Na kolejny raz po prostu trzeba zrobić większe zapasy. Umówiliśmy się z Asią i z Antonim w Der Elefant, ale za nami jest akurat Otto Pompieri. Bardzo dobra też włoska knajpa, bardzo tam lubimy pizzę. Jest tam taka trochę inna, ale bardzo smaczna. W ogóle ta okolica tutaj w Warszawie jest bardzo ładna. Kiedyś tutaj z Kacprem robiliśmy zdjęcia tam z tyłu na pasach. Ale wieje. Kacper akurat ogarnia parkometr i załapał się na taką integrację międzynarodową. Chłopaki chyba z Korei. No nie potrafią tam sobie ogarnąć parkometru i Kacper im pomaga. A słuchajcie, jeszcze jakiś czas temu Kacper nie chciałby gadać po angielsku i pewnie prosiłby o to mnie, żebym ja rozmawiała. Bo zawsze ciężko było mu się przełamać, żeby mówić po angielsku. A odkąd chodzimy na angielski i mamy lekcję w English Rules, Kacper, powiem wam, że bardzo się otworzył, jeśli chodzi właśnie o rozmowę po angielsku. I coraz więcej gada, także fajnie. Znaczy, że lekcje też ją pomagają, bo ja jestem mega zadowolona. Wracamy z restauracji, słuchajcie. Drugi raz wracamy z restauracji. No właśnie chciałam to powiedzieć. Nie wiem, co mi się dzieje. Słuchajcie, ja naprawdę jestem taka, że ja nic nie gubię. Ja zawsze wiem, gdzie co mam. A ten aparat w ciągu tego miesiąca zgubiłam prawie drugi raz. Na szczęście prawie, bo na szczęście znowu się znalazł. Ale zostawiłam go w restauracji i po niego wracaliśmy. Na szczęście nikt go nie ukradł. No, ja już miałam drugi raz zawał. Mniejszy trochę niż wtedy, kiedy go zostawiłam u Ewy w samochodzie, bo wtedy totalnie nie wiedziałam, gdzie on jest i samochód Ewy był taką ostatnim dyską ratunku, ale byłam prawie pewna, że go wzięłam ze sobą. A tym razem nie miałam pojęcia, gdzie jest. Nie sądziłam, że zostawiłam go w knajpie, ale się znalazł, także wracamy do pokoju. A jeszcze szybko wam podsumujemy tutaj w lustrze jedzenie. Kacper jednak nie miał ochoty na ostrygi, nie wziął. Nikt z nas nie brał. Nikt nie brał ostrygi do tego. Więc Kacper stwierdził, że on też nie weźmie, ale jedzenie było smaczne. Tobie też smakowało? O, stek, poezja. Kacper wziął stek, ja wzięłam burgera, jak widzieliście, i naprawdę było smacznie. Dawno nie jadłam takiego dobrego burgera. Wróciliśmy już do pokoju, emocje trochę opadły. Powiem wam, że ja nie wiem, po prostu już z Kacprem ustaliłam, że muszę sobie do aparatu zaczepić ten AirTag, który, nie wiem, czy kojarzycie, co to jest taki jakby mały lokalizator, który po kliknięciu w aplikację lokalizator w telefonie, w iPhone'ie, pokazuje wam ostatnie położenie danego sprzętu, do którego przywięty jest ten AirTag, czyli ten lokalizator. No i na pewno muszę przypiąć go do aparatu, żeby
prostu w razie, gdyby taka sytuacja się powtórzyła, wiedzieć, gdzie on był w ostatnim razem ze mną. No ale dobra, zrobiłam pełną pielęgnację, dwuetapową oczywiście, i nakładam sobie teraz krem na noc. Zapomniałam wziąć ze sobą na wyjazd serum, więc bez serum tym razem leci krem Hyaluronic Hyalurożel dokładnie Night, czyli krem od Mixa na noc, jest dostępny u nas w drogerii Flowy. Tutaj macie nazwę drogerii i dodatkowo daję wam znać, że na drogerii pojawiło się dużo nowych produktów. Oprócz poszerzonego asortymentu pielęgnacyjnego i makijażowego wprowadziliśmy też nowe produkty typu podpaski, tampony, maszynki do golenia i tego typu rzeczy, pasty do zębów. Także zapraszamy was gorąco do drogerii. Oczywiście mamy ekspresową dostawę, o której wam przypominam. Zamawiacie jednego dnia do godziny 18 i już na drugi dzień macie paczkę u siebie. A wtrącając na temat tego kremu, którego dzisiaj używam, to on, słuchajcie, przepięknie świeżo pachnie. To jest taki zapach odrobinę akacji, odrobinę jaśminu i troszkę takiego świeżego, kwaśnego winogronu. Uwielbiam ten zapach, jak używam tego kremu właśnie, zwłaszcza na noc. On jest taki bogaty, bardzo gęsty, super odżywczy i sprawdzi się praktycznie dla każdego rodzaju skóry, także zamawiajcie, testujcie. Ja jestem bardzo zadowolona i jest w fajnej cenie, przynajmniej u nas na Flowy. Przedwczoraj robiłam też laminację i przed spaniem jeszcze przyciągam sobie brewki szczoteczką jednorazową, którą dostajecie w salonie Urodesse po zabiegu i możecie właśnie nią sobie układać włosy. Ja dbam o to, żeby one ciągle były w tej pozycji po laminacji, żeby po prostu tak się już później układały i żeby nie odkształcały się w inne strony, zwłaszcza nocą, kiedy się przekrzywiamy, twirlamy po poduszce, to staram się usnąć w takiej odpowiedniej pozycji tych brwi. I zwykle rano wstaję w tej samej pozycji, także chyba w nocy myślę o tym, żeby ich nie zburzyć. Nie no, żartuję, ale uwielbiam laminację, tak podsumowując. Wyspaliśmy się i mamy kolejny dzień. Spakowaliśmy walizki, kasjer już je zawiózł do samochodu, ja biorę ostatnie rzeczy i idziemy się wymeldować z hotelu i jedziemy na Mazury. I jakoś tak mi pusto, nic ze sobą nie mam oprócz swojej torebki. Kasjer pozabierał wszystko, mam nadzieję, że wszystko wzięliśmy. No ale przejrzałam pokój, więc raczej tak. Kasjer, słuchajcie, cały szczęśliwy, zadowolony już tutaj mówi mi drugi raz, że się tak cieszy, że jedzie na Mazury. No jeszcze czeka nas śniadanie. Kasjer, nie, akurat nie jest śniadanie, ale ja jem śniadanie. Na początku miałam plan zjeść śniadanie w Maku, ale niestety nie zdążymy do 10.30 na tosta. Kasper nie je śniadanie, bo ma aktualnie dietę, gdzie po prostu ma post przerywany, intermittent fasting, więc je tylko w określonych godzinach i później ma dłuższą przerwę. No a ja jem śniadanko, więc najprawdopodobniej będzie po prostu to hot dog na stacji. Na jaką stację jedziemy? No, na taką, która będzie. Po drodze, nie patrzyłeś? No dobra. To na jakiejś tam stacji. Chyba, że chcesz jakąś konkretną, to ci znajdę. No nie, bo bez różnicy już. Gdzie są najlepsze hot dogi, ty częściej jesz? O, nie. Orlen? Nie wiem. To pół godziny. O, to daleko. Słuchajcie, okazało się, że po drodze mamy McDonalda. Podjechaliśmy przez Maca idealnie o 10.30 i zdążyłam na tościki z maczka. Kasjer sobie bierze kawę z mojego zestawu. Udało mi się. Pełnowartościowe śniadanie. Ale kurde, udało nam się. Kasjer sobie wziął. Ja wziąłam jakby dwa razy Two For You, ale teraz już nie ma Two For You, więc dwa razy tost. A Kasjer wziął sobie dużą kawę, jakby wiecie, z tych moich. To się nazywa teraz duet śniadaniowy, czyli z tych moich dwóch tostów. Do każdego była kawa, no to Kasjer sobie właśnie wziął do jednego dużego kubka dużą czarną kawę. Czarną, bo bez mleka. Więc jakby Kasjer teraz, będąc w tym jakby tej przerwie od jedzenia, nie może przyjmować kalorii, więc pije kawę zawsze czarną. No, a ja wcinam, pojechę zatankować, to nie będę mu robić smaka, może uda mi się szybko zjeść. Cieplutki, świeżutki, sajak rozpuszczony. Elegancko. D
dojeżdżamy już na miejsce, mamy jeszcze około 15 minut drogi. Domek, w którym śpimy, jest na wsi, która nazywa się Bielskie. Gdzieś tak, można powiedzieć, w okolicach Giżycka pod Giżyckiem. Dla osób, które no, nie kojarzą, bo podejrzewam, że Bielskie wam nic nie mówi. No, ale już pogoda nam się bardzo rozpogadza. Słoneczko gdzieś tam za chmur wychodzi, więc mam nadzieję, że może dzisiaj jeszcze skorzystamy na jakiś spacerek, wyskoczymy, nie? Jasne. No, także szukamy jeszcze w sumie jakiegoś jedzenia, bo my nie wymyśliliśmy o jedzeniu. Zjemy jakiś obiad, obiad o kolację. Tego sobie nie zaplanowaliśmy tak naprawdę. Ale słuchajcie, kończę tego vloga. Podejrzewam, że w kolejnym vlogu, który pojawi się na kanale, będzie tutaj fragment naszego wyjazdu, co nieco ponagrywam. Także zapraszam was do subskrypcji kanału, bo wiem, że wiele z was nie subskrybuje kanału, a ogląda moje vlogi. Tak samo wpadajcie na mój Instagram, a teraz zmykamy. No i jedziemy na nasz weekend odpoczywać. Buziaki, pa, pa.